Ready? Jo. No to lecimy. A witam wszystkich widzów na kanale. Dziki przy mikrofonie. Dzisiaj gościmy znowu Maćka Pietrewicza, Real Progress. Cześć Maciek. Siemanko, hej Kacper. Maciek, dzisiaj nie jesteś moim gościem bez powodu, ponieważ jak wiemy wszyscy, musisz przejadać dużo kalorii. To musisz przejadać dużo kalorii. I ja ostatnio wrzuciłem materiał u siebie na YouTubie odnośnie 5 produktów węglowodanowych i ktoś mi tam w komentarzu napisał, no ale to tak to się jadło w 95. Jak tu przejadać 1000-1200 gram węglowodanów? I myślę, że to będzie dobrym tematem dzisiejszego podcastu. Niekoniecznie same węglowodany, ale duża ilość kalorii, węgli też, bo to się z tym wiąże. Jak do tego podejść, jak to optymalnie ugryźć, tak żeby być w stanie to przyswoić? No to Kacper, powiem tak na wstępie, dzień dobry wszystkim. Troszkę tak zacząłem tak śmiechem i tak patrząc dookoła, natomiast jakaś rosyjska awantura się kręciła mi pod oknem i tak mnie to troszkę rozproszyło, bo lecą przekleństwa męsko-damskie i w języku rosyjskim. Wiadomo, Białystok blisko granicy, no ale bez przesady, nie jest to codzienność. No ale już wracając, jeśli mowa o okresie masowym i o przejadaniu dużej ilości węglowodanów, oczywiście trzeba być przede wszystkim świadomym tego, że nie jest to tak proste już podczas pierwszego okresu masowego. Wiadomo, osoby, że tak powiem, zaawansowane, które już robią tą masę po raz 10, 15, nie będą miały problemu, aby przejadać dużej ilości jedzenia. Natomiast jeżeli jest to nasz pierwszy okres masowy, drugi, trzeci, to wiadomo, że będziemy coraz wyżej z tymi węglowodanami na pewno dążyć. Oczywiście w granicach rozsądku, no bo nie oznacza to, że im więcej jemy, tym bardziej urośniemy, bo jemy tyle, ile potrzebujemy. Natomiast nie będzie to realne do przejedzenia. Ja osobiście najwięcej jadłem 1400 gramów węglowodanów podczas okresu masowego, dużo, ale, nie, ale jadłem 1400 gramów węglowodanów podczas okresu masowego, a przez ostatnie 2 lata, to w sumie z Kacprem, no, jesteśmy ciągle w kontakcie, to jadłem zawsze te 1000-1200 codziennie, to było takie normalne, można powiedzieć. No i jakoś to szło. Nie wiem, co mogę jakby tutaj poradzić, ale na pewno trzeba być cierpliwym, jeśli mowa o posiłkach. Trzeba, że powiem, znaleźć takie posiłki, które nam smakują i te posiłki non-stop powtarzać. Natomiast pewnie Kasper zaraz zacznie mnie wypytywać jakoś dokładniej i myślę, że w ten sposób najbardziej będę mógł tutaj się czymś z wami podzielić. Tak, no tutaj myślę, że zawrzemy to jakoś w pigułce tego odcinka. Nasze może jakieś patenty, nasze produkty, jakieś tipy, które pomagają po prostu przy przejadaniu takich ilości pożywienia. No ja osobiście aż tak dużych ilości węgli nie muszę jeść. Najwyżej się kręciłem koło kilograma, no to już jak patrzyłem na jedzenie, no to już byłem najedzony. Ale to też jest powiązane z gabarytem, z wielkością ciała. No to znaczy są tego jakieś wyjątki, bo są ludzie potężni, ważący, nie wiem, 140 kg, co jedzą 200 węgli, na tym robią masę, ale zdecydowana większość jednak zawodników, ludzi ćwiczących intensywnie będzie potrzebowała tego jedzenia dużo. Coś, co ja na przykład zaobserwowałem, to zbyt dużo ludzi próbuje kombinować. Przez to, że tych kalorii jest dużo, tego pożywienia jest dużo, to za bardzo próbują wymyślać te posiłki i stosują przetworzone jedzenie. I tutaj to w dłuższej perspektywie upośledza trawienie i paradoksalnie wcale nie jesteśmy więcej w stanie tych kalorii wciągnąć. Jakie ty, Maciek, masz o tym zdanie? Wiesz co, ja u siebie na kanale zawsze, jak mówię o okresie budowania masy mięśniowej, to zawsze mówię o tym, że nie kombinujemy. Jeżeli zaczynamy po redukcji okres masowy, jemy prosto. I tak jak ktoś powie, że jemy jak dinozaury, czyli typowy ryż, kura, brokuł. No, oczywiście to tak wiadomo, no, jest to nudne jedzenie i oczywiście nie musi to być brokuł. Natomiast mogą być jakieś suróweczki, może to być ryż, jakiś tam kurczak fajnie poprzyprawiany i tak dalej. Wiadomo, że nie brzmi to jakoś mega kulinarnie, natomiast to jest bardzo istotne, bo to, co Kasper powiedział, trawienie, przede wszystkim trawienie. Większość osób myli pojęcie na zasadzie jem zbyt dużo i jestem już na tyle mocno przejedzony, że nie dam rady dołożyć jedzenia, bo do czego dążę? Ludzie myślą, że jedzą naprawdę dużo i dlatego nie dadzą rady przejadać więcej. A prawda jest taka, że nie jedzą tyle, ile jeść powinni, tylko trawienie jest na tyle słabym już poziomie,
przez te przetworzone produkty, że nie są w stanie, nie ma tego apetytu po prostu. Zawsze nasza flora, że tak powiem, tutaj nasze jelita będą się bronić, i jeżeli będziemy na samym początku okresu masowego, gdzie jesteśmy po redukcji, jeść te wszystkie smakowite rzeczy, i powiedzmy, będzie nawet troszkę chleba tostowego, troszkę będzie mąki, ale mąka już będzie z dżemem od razu, będzie dużo soku, ewentualnie będą soki, to już jest w ogóle kaplica. Tak, to jest kaplica. Jeżeli będzie, nie wiem, makaron, ale patatu plus ogórek kiszony, ogórek konserwowy, trochę kukurydzy i tak dalej, i tak dalej. Im bardziej będziemy wymyślać, bo będziemy chcieć przejeść więcej, bo to będzie nam smakowało, tym gorszy będzie ten apetyt. Ja zauważyłem, że jak zaczynam już jeść produkty na zasadzie rzucę sobie chleb tostowy z dżemem przed treningiem albo po treningu, to znaczy, że już jest ciężko i że nie będzie lepiej. Ja wiem, że ja to zjem i wiem, że ja to przejem, ale już wiem, że kolejny posiłek to będzie kolejny posiłek, kolejny tygodnie to będzie udręka, bo już to czuję powoli, bo pozwoliłem sobie ostatnio zjeść 2 razy Donatello wieczorem. Myślę, dobra, no to będą węgle się zgadzały, będzie fat się zgadzał, no ale jest lipa, jest tragedia. Zjadłem ostatnio też na kolację 200 gramów płatków owsianych, tam rzuciłem maliny jakieś, do tego zjadłem 6 kromek chleba tostowego, było tam około 200 węgla w zasadzie. A kolejny dzień miałem treningowy i miałem też 1000 węglowodanów. Stary, byłem tak zabetonowany, nie dałem rady jeść. Wstałem rano, zjadłem śniadanie, znaczy zjadłem śniadanie, co ja zrobiłem? Też głupi człowiek. Na śniadanie zjadłem szejka z płatków owsianych ponownie i z izolatu. To był błąd. I na dodatek poszedłem szybko na trening, bo po około 40 minutach, więc to nie zdążyło się przetrawić. A ja jeszcze dorzuciłem przed treningówkę. Więc przez cały trening czułem wszystko tutaj i stary już kaplica. Kolejne cztery posiłki, bo teraz sobie rozłożyłem to na pięć, kolejne cztery posiłki wchodziły bardzo ciężko. Natomiast przejadanie takiej ilości węglowodanów jest ciężkie i musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak, że ktoś nie da rady jeść, a ty Maciek dasz radę tyle przejeść, ty Kasper dasz radę tylko tak to przejeść. Dla nas też to nie jest przyjemne, dla nas też to nie jest miłe i nie bez powodu wszyscy tak bardzo męczą się podczas okresu masowego i nie bez powodu tak wiele jest, nie wiem, można się zaśmiać, tych filmików motywacyjnych, bo one nie bez powodu się wzięły. Te wszystkie filmiki motywacyjne, może nie te Kacpre, co my się śmiejemy, że eat like a dog, bo to jest abstrakcja totalna, natomiast filmiki, gdzie chłopy siedzą i jedzą 3 worki ryżu, to się wzięło z tego, żeby ludzie mieli co oglądać, motywując się przy jedzeniu. Dla mnie to ogólnie jest chore, jest takie zboczenie, no ale widzimy, jakie to zawodnicy. Wielu zawodników naprawdę tona jedzenia, fura żarcia, cały talerz, cała micha. Ja często oglądałem filmik, jak Regan Grimes jadł podczas okresu masowego. To też leciało naprawdę słoik, wiesz, słoik pasaty, wołowina 300, makaron 300. Gość siedział i to mielił. Do tego jakiś, co mówił? Jakiś burber, nie. Jakiś Blue Machine Juice, tam jakieś oni mają takie sok jeszcze do tego dorzucał. Tak. To było, Tak, nie wiem, z czarnej porzeczki, czy z coś czegoś, coś takiego, coś takiego. takiego. Zawsze było Blue Machine i wiesz, 3-4 razy dziennie Blue Machine i do tego jeden dzień cheat meal, jeden dzień, jeden posiłek taki cheatowy. Naprawdę jest wiele rozwiązań, no ale kurde, nie jest to lekkie, nie jest to lekkie. Ja powiem szczerze, że takie rozwiązanie, jak tu właśnie Regan stosował, ja u siebie próbowałem zastosować i dla mnie to jest kompletne nieporozumienie. Dla mnie masa kończy się w momencie, kiedy nie jestem w stanie przejeść danej ilości kalorii. Zostaniemy przy tych węglach, puli węglowodanów na dany dzień przy użyciu normalnych produktów. Co rozumiem przez normalnych? Spoko, 2 worki ryżu na posiłek, zajebiście. Ktoś się może pomyśleć, po chuj się pchać ryżem. No ale z drugiej strony, ja po takim posiłku, ryż ma to w sobie coś takiego, że po 2-3 godzinach naprawdę człowiek jest gotowy na kolejny posiłek. I Tak, ja wiesz, zdecydowanie. ludzie, Kacper, przepraszam, ludzie po prostu chcą jeść smacznie na masie. I teraz, jeżeli ktoś sobie pomyśli, kurde, mogę zjeść zamiast 2 worków ryżu, mogę zjeść 8 tostów, 16 kromek chleba tostowego i ktoś sobie wrzuci tam trochę keczupu, do tego ser piórko wleci, do tego wleci jeszcze, nie wiem, na górę skyr z jakimś sosem czosnkowym albo jeszcze papryka konserwowa do tego. Ja lubię takie połączenia. Ktoś zrobi sobie burgery i zrobi sobie na przykład 6 bułek burgerowych, takich małych, do tego wrzuci mięcho i zrobi tam różne sosy i dodatki, to jest smaczniejsze, tylko kwestia co później, bo 2 tygodnie, 3 tygodnie tak będziesz jadł i zakorkuje ciebie po prostu, bo nie będziesz dał rady przejadać, a jeżeli będziesz non-stop jadł ten przysłowiowy ryż, urozmaicono sobie oczywiście, bo i Kacper umie dobrze ugotować, i ja umiem dobrze ugotować i smacznie, i naprawdę to jedzenie jest dobre, to im dłużej będziemy jeść czysto, tym naprawdę będziemy dłużej mogli jeść dużo, więc dłużej też budować. Tak, no mówię, no
jeżeli mówią ludzie, że ten ryż jest taki niedobry, no ale też jak ci ludzie przyrządzają ten ryż. No bo ja No. na przykład zajebiście lubię ryż z mieszanką chińską. Proste to cholernie, ale bardzo, bardzo smaczne. Polędwiczki z kurczaka pocięte, podsmażone, do tego dodana mieszanka chińska, podduszone to z ryżem. Ja to wszystko do woka wrzucam, wymieszam to razem na to, ten sos sriracha idzie albo jakiś ostry. Kurde, takie danie można moment wciągnąć. Dla A z mnie drugiej zawsze strony. kojarzy się mieszanka chińska z tobą. Zawsze mieszanka chińska, ryż, kura i do tego piri piri, to jak Kacpra widzę, nie? Zawsze, no zawsze, zawsze. No. No, a I jak też właśnie. No, mów, Maciek. mówię, że też tak jem właśnie podobnie, bardzo do ciebie ogólnie, nie? Tak, a jak właśnie stosowałem takie coś, co ty mówisz, już był ten etap, że właśnie to tościki wpadały, tu trochę keczupu, tu trochę tamtego. No to dobra, mija parę dni, myślimy, ale zajebista Micha, mija tydzień, dwa. Nie no, kurwa, coś tu jest nie tak. Ja miałem to przejadać bez problemu, a ja nie mogę na to patrzeć już. I wiecie, co jest z tym wszystkim najgorsze? Że jak zrobicie ten krok do przodu i zjecie tego typu produkty częściej, to kroku do tyłu już nie będziecie w stanie zrobić. Tak, dokładnie, dokładnie, I stary, już to się na będzie. ryż nie Tak. przerzucicie, i już będzie problem. I ja nie mówię tego po to, żebyście jedli tylko i wyłącznie, nie wiem, ryż z kurą 10 razy dziennie, bo też kwestia, jak to jest przygotowane. No, ryż, ja widziałem po relacjach ludzie odpierdzielają takie rzeczy, że to masakra jest. Albo ryż ugotowany z mięsem w jednym garnku, wszystko powrzucane. I ludzie myślą, że to jest takie czyste. No, czyste, no ale jak to coś takiego jeść? To się patrzeć w ogóle nie da. Ogólnie 80% osób wstawiając swoje posiłki stary, to wygląda. Ja dla psa bym tego nie dał. Naprawdę. I może to jest brak zdolności kulinarnych. Nie każdy potrafi gotować. To jest normalne. Ale nie wiem, kurde, no jakkolwiek coś tu. Ogólnie dla mnie posiłek, czyli coś na zasadzie, kiedy Ania jest na mnie wkurwiona. Wrzucić 300 gramów kurczaka, wrzucić bryłę ryżu, to wszystko wrzucić Bryła na ryż. talerz. No, bo to bryła jest to chodzi, taki rozgotowany. Wrzucić to i masz buraki, to bierz, nałóż na talerz, nie na przykład. No stary, nie zjem tego, nie zjem, nie lubię tego, nie smakuje mi to, nie przejadłbym, a mam sposoby na ryż, że w przypadku, nie wiem, swojej kaloryki 2,5 worka ryżu wchodzi mi bez problemu. Daję na przykład sobie, po pierwsze, udekoruję sobie to jedzenie ładnie, to jest pierwsza kwestia, bo jemy Żeby często oczy jadły, no nie? tak, bo to jest prawda, więc leci ryż, leci kurczaczek i leci suróweczka i albo jedzie tak. Troszkę ogórka kiszonego, troszkę papryki konserwowej, na przykład, trochę ogórka świeżego i świeżego pomidora. I ja muszę jeść warzywa, bo jak ja mam warzywa, to ja wtedy wiesz, ciągle zmieniać ten smak i jakoś to przejem. Coś ostrego na górę, bo jak jest ostre, to wiem, aż głodny jestem. Jak jest ostre, to można naprawdę więcej, można więcej zmieścić. I tego typu produktu mi naprawdę takie posiłki 3 razy dziennie naprawdę wpadają. U mnie ogólnie dieta wygląda bardzo prosto, bo ja rano jem płatki owsiane z białkiem. Po treningu jem albo to jest jeden syfiasty, można powiedzieć, taki posiłek, czyli naleśniki z dżemem 100% z owoców i do tego skyr na górę, albo jest to klej ryżowy. Później jest 2 razy ryż z kurczakiem i tatar wołowy na wieczór, ewentualnie 3 razy dziennie ryż z kurą. I to są takie ilości i takie produkty, które mogę jeść przez bardzo długi okres czasu, nie? No u mnie to w tym momencie wygląda tak, podobnie troszkę jak u ciebie. Rano są płatki owsiane, do tego idzie białeczko i do tego idzie masło orzechowe. I to jest posiłek numer jeden. Drugi, czyli przedtreningowy, no to są dwa worki ryżu. No wbiłem się na dwa worki teraz, no bo trzeba jeść. Kurczak, no i zazwyczaj jakieś warzywo, chociaż w tym posiłku przedtreningowym, nauczony wcześniejszymi doświadczeniami, nie jem za dużo warzyw. Bo nie jest problem coś takiego zjeść, tylko ryż najlepiej wchodzi, jak jest świeżo ugotowany. To nie jest żadna tajemnica. Ryż, jak jest świeżo ugotowany, dać trochę jakiegoś sosu, trochę ostrego i to przechodzi, szczególnie jaśminowy ryż. Później po treningu są to płatki ryżowe, ewentualnie cornflakesy, to samo praktycznie. Znaczy to samo, no tu jest ryż, tu jest płatki kukurydziane, to jest kukurydza, ale jeśli chodzi o przyswajanie tego, to jest dla mnie to samo. Później są dwa posiłki. Zazwyczaj z ryżem i z kurczakiem, teraz przynajmniej, bo powiedziałam sobie, że wrócę do korzeni. No i ostatni posiłek to są jajka, i tutaj sobie pozwalam na użycie do tych jajek jeszcze tostów. I nic tak nie smakuje wieczorem, mimo że się już nie chce iść, bo człowiek chce spać, jak jajeczniczka, do tego idą tosty, i nie z tego sandwicha zamykanego, tylko tego, co kromki wyskakują. Sześć takich A, czy osiem kromek, i wiesz, bierzesz sobie trochę jajka i trochę tosta zagryzasz.
No to tak to, tak to, tak, tak to można jeść. Później jak tego żarcia będzie więcej, no to na pewno trzeba będzie już kombinować i właśnie o tym mam już wprowadzenie, byśmy porozmawiali. Jakie nasze tipy, jeśli chodzi o przejadanie właśnie tak dużych ilości węglowodanów? Dajmy sobie ten kilogram. Dajmy sobie ten kilogram węgli. No dla ciebie to jest proste, no bo jesz tak większą część roku, więc no już po prostu organizm jest do tego przyzwyczajony. Ale jak to u ciebie wygląda przy takiej podaży właśnie węglowodanów, jeśli chodzi o rozkład posiłków? Więc tak, co jest najważniejsze, jeśli mowa o przejedzeniu kilogramem? Bo rozumiem, że o tym będziemy mówić. No, to jest taka ilość, no, dla jednych abstrakcyjna, ale ogólnie duża. Dla większości ludzi to jest Okej. duża ilość węgli. Okay. Według mnie pierwsza i najważniejsza rzecz to jest odpowiednie nawodnienie, bo jeżeli nie będziemy pić, to nie przejemy. To jest najważniejsze w ilości jedzenia. Musi być dużo płynów, to jest bardzo istotne. I co jest ważne, nie popijać posiłków bezpośrednio po spożyciu. Według mnie. Ja, kiedy zjem duży posiłek, obfity posiłek, węglowodany, białko, tłuszcze i tak dalej, i wypiję, przypuśćmy, pół litra później do tego tam wody czy czegoś, nie ma szans, że po prostu to się wszystko mi, że powiem, przetrawi tak, jak powinno. Ja nie mogę pić od razu po posiłku, zawsze mam z tym problem i zawsze pojawiają się objawy takie typowo refluksowe. Oczywiście to jest, można powiedzieć, ważne i trudno powiedzieć, bo wiele osób przy tego typu kaloryce już takie objawy będzie miało, bo to nie jest nic dziwnego. I według mnie odpowiednie właśnie nawodnienie, ale też nie popijać tych posiłków. I co jest bardzo istotne przy tego typu diecie, dużo posiłków płynnych. Wydaje mi się, że nawet do 3 razy dziennie możemy posłużyć się tutaj odżywką białkową, naprawdę. Klej ryżowy przede wszystkim, ten z bobowity. To musimy sobie rozrobić w dużej ilości wody, żeby to było płynne, ale to wtedy przez nas po prostu przejdzie, będzie zajebiste. Przejdzie. Tego gęstego, tak, więc to naprawdę jest spoko. I ewentualnie do takiego posiłku dorzucić troszkę owoców, bo owoce nie zaszkodzą, a naprawdę nadadzą dużo smaku i będziemy w stanie przejeść tego więcej. To jest to. Mąka ryżowa gotowana na kleik, ewentualnie kasza manna gotowana na kleik. Już Kacper, widzę, że już ma coś tutaj. Kacper jest rekordzistą tego typu. Ten, ale to zaraz powiemy. Więc posiłki właśnie płynne i troszkę pomagać sobie cukrami właśnie w postaci owoców przy posiłkach okołotreningowych. Według mnie to jest super rozwiązanie, bo naprawdę to nadaje i smaku, i ogólnie chce się to, bo jest to słodkie i przyjemne. A posiłki takie wytrawne, bardziej wytrawne, jeśli miałbym urozmaicać, to przede wszystkim właśnie o zajebiste jakieś sałatki, bo naprawdę to pomaga. Dla mnie, jak Ania zrobi tą sałatkę, to po prostu no, ogórek, sałata, pomidor, serfeta. O, jak jest feta, to już jest dobrze. Właśnie, jak jest to pierdolona feta, nie? To robi robotę. I ten sosik, ten jakiś koprykowo-ziołowy nawet, ten wiesz, Skoro czy nie? coś takiego, no. Tak. No stary, no wydaje mi się, że podczas okresu masowego no nie ma przeciwwskazań, żeby czegoś takiego użyć. I takie coś z ryżem i z kurczakiem, no wchodzi baja, nie? Passata pomidorowa. Passata pomidorowa oczywiście nadal, że te posiłki będą mokre. Jeśli te posiłki będą mokre, będą łatwiej wchodziły. Duszone mięso w passacie pomidorowej. Na przykład typowa wołowina. Dodawanie cebuli, papryki z wołowiną, na przykład właśnie i passata pomidorowa, do tego to wszystko duszone. Są naprawdę zajebiste produkty. I maksymalnie jeden posiłek taki, można powiedzieć, właśnie bardziej przetworzony. Oczywiście mówimy o początku okresu masowego, czyli tosty, naleśniki, bułki do burgerów, tortille gotowe. Tego typu produkty. Bułka, jakaś wielka bagieta, 300 czy 400 gramów. Do tego szyneczka, ewentualnie resztę dobić sobie izolatem. No takie produkty raz dziennie myślę, że są ok, nie zaszkodzą, a na pewno pomogą przejeść dużo. No ale są też takim must have'em, no bo no, nie ukrywajmy, no nie wszystko przejemy czysto, no, chyba że tylko na początku. Ja na przykład osobiście mogę się podzielić takim doświadczeniem, też wielu moich podopiecznych też tego doświadcza. Jeśli chodzi o kwestię pieczywa, wchodzi super, ale korkuje naprawdę na długo. Tak. Korkuje na długo i jak już mamy jakąś treść pokarmową zbudowaną w żołądku, w jelitach, kolejne posiłki, to powiedzmy, jak to będzie, nie wiem, czwarty z sześciu posiłków i dobijemy pieczywem, to zjeść kolejne dwa, to jest problem. Więc jeżeli już musimy coś takiego jeść, jeżeli mamy taką możliwość, jeśli chodzi o nasz rozkład makro, to zostawmy to na ostatni posiłek. Zostawmy takie pieczywo na ostatni posiłek i myślę, że tutaj Maciek zgodzisz się ze mną, że to będzie dobra opcja. Tak, zawsze posiłki, nawet te bardziej bogate w tłuszcze, posiłki, które tak naprawdę są najbardziej przetworzone, powinny według mnie być używane jako te posiłki ostatnie, ewentualnie jako posiłki pierwsze, czyli przed treningiem.
Przed treningiem, jeżeli zjemy sobie pieczywo, okej, potrenujemy ciężko, wiadomo, znajdzie nas tutaj na ten, na, tutaj będą te smaki, będzie apetyt, przepalimy trochę tych kalorii. Oczywiście, jeżeli przetrawimy to odpowiednio i będzie między śniadaniem a treningiem odpowiednia ilość czasu, aby to wszystko organizm przetrawił. Natomiast ostatnie posiłki właśnie powinny być według mnie też, właśnie te ostatnie powinny być takie bardziej przetworzone. Wcześniej nie, bo sam widzę, że zjem na przykład, nie wiem, burgery i później zostaje mi jeszcze ryż do zjedzenia. Nie dam rady po prostu. No, siedzi mi to wszystko na żołądku, a tym bardziej, jeżeli mam 1000 węgla i prawie setę fatu teraz, około setki to się kręci. Kurde, naprawdę jest ciężko. Wczoraj zrobiłem sobie burgery, zjadłem 100 gramów bułka i 300, i, tak, 350 gramów mięsa wołowego na burgera. Ledwo to zjadłem, a później jeszcze miałem jeden posiłek i powiem ci, ugotowałem 280 gramów kaszy mannej, do tego dorzuciłem 400 gramów śliwek i to zjadłem na noc. Już jak siedziałem, to jadłem o drugiej w nocy, to już mi ta kasza manna to wylatywała normalnie, bo tak, ale zjadłem to. Do tego bałem się, bo poszedłem już spać, byłem strasznie zmęczony, więc bałem się, że jakiś refluks mi się obudzi w nocy. Mówię, to była druga, po drugiej to było, więc wziąłem jeszcze łyżkę sody oczyszczonej do szklanki, wymieszałem to, popiłem. Że tak powiem, soda oczyszczona pomaga, że wiesz, że jak masz jakiś refluks, takie objawy, Tak, to nie tak. będzie problemu z Doraźnie miodem. działa. Tak. Więc jeszcze wziąłem sodę oczyszczoną i dzisiaj rano wstałem i apetyt był zajebisty i wszystko było ok, więc to się przetrawiło. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, wczoraj też miałem taki dzień, pieczywo poleciało, dużo fatu poleciało na przedostatni posiłek i ostatni zjeść, no już pomijam fakt, że to było 280 manny, nie, to naprawdę było ciężko, no. Tak, to pieczywo, jedna kolejna kwestia, ale dobra, bo wypadnie mi z głowy. W tym momencie też wspomniałem o pytaniu, które ci chciałem zadać. To jest odwieczny problem ludzi, którzy chcą dbać o wąską talię. Ile wody? Ile wody do kleiku? Powiem tak, jeżeli ktoś chce zapytać, ile wody do kleiku, to ja chętnie podam namiary na jakąś terapię taką internetową. Niech ktoś nam zadzwoni, zapłaci pieniążki i niech się zastanowi 3 razy, czy warto to pytać. Ale teraz tak wracając szczerze, wiele osób w tym naszym świecie, w tej fitbranży jest strasznie pokręcona, jest okropna. Jeżeli wejdziesz to głęboko, to widzisz, jak ten świat jest, to jest jedna wielka chorość, albo tworki. Tworki jest, psychiatryk w tworkach, w choroszy, to jest naprawdę, branża fitness to jest naprawdę to samo, no i my w tym jesteśmy, ale jak dopiero się to wejdzie, to się to widzi, jakie są pytania, jakie są zagwozdki zawodników, kurwa, czego ludzie nie wymyślą, do czego dążę. Nigdy nie ważyłem wody do kleiku, nigdy nie ważyłem wody do kaszy mannej. Nie wiem, ile daję do płatków owsianych wody, a szczerze daję tego kurwa jak najwięcej. Bo lubię, jak to jest płynne. I jak mam klejk ryżowy i daję pakę klejku ryżowego na przykład do miski, to ja leję zawsze wodę z kranu, bo ja jestem przyzwyczajony, także leję wodę z kranu. Ja włączam tą wodę i to leci, leci, leci. Kiedy ta woda już wypłynie, a ten klejk też jest schowany, to ja dopiero to mieszam. I nie wiem, czy ja mam szeroką talię. Ogólnie nie wiem. Natomiast jeżeli ktoś się boi o to, że się zaleje, że brzuch będzie wystawał na masie, że talia jest na masie o 10 cm szersza, czy no w pasie jest 10 cm więcej, to nie bierzcie się za budowanie, bo to nie wyjdzie. To jest normalna kolej rzeczy. Jesteśmy napchani jedzeniem, jesteśmy tak naprawdę dużo ciężsi, mamy tego fatu więcej, mamy tej wody na sobie więcej. Nie patrzmy tak na to. Naprawdę spokojna głowa. Ja widzę, że osoby, które tak bardzo. Oso ten Kasper pewnie też to widzisz. Osoby, które tak bardzo martwią się o te szczegóły i dają 70 gramów ogórka, 120 gramów papryki, 300 gramów pieczarek. Niektórzy pieczarek nie mogą dawać. 300 gramów pieczarek. No bo by na ojomie wylądowali. Dokładnie. Niektórzy pasaty nie dają, bo nie można, bo to już jest kolejna objętość. Nie dają dużo, załóżmy, ziemniaków, bo to też jest duża objętość. Często te osoby, czyli takie osoby, które szukają po prostu sami sobie problemów, nie robią postępu. Osoby, które chcą zrobić postęp, to są osoby, które mają 200 węgla na ten posiłek, 100 na ten, 150 na ten i ty to zjadasz. I ty nie myślisz, ta talia idzie do góry. Ty patrz po prostu na trawienie, czy to przyswajasz i patrzysz w lustro, czy ty progresujesz podczas treningu i tylko to cię interesuje. Talia zejdzie. Nie ma opcji, że podczas jednego okresu masowego ta Zgoda. talia się rośnie. Nie ma opcji. No nie ma po Jeżeli prostu. do tego kleiku jeszcze, już żeśmy rozwiali kwestię ilości wody, to może teraz taki trochę fun fact.
najbardziej abstrakcyjny klej krzyżowy objętościowo, jaki zrobiłeś w życiu, pamiętasz? Bo nie, no, nie liczysz wody, to ciężko ci to będzie gramowo podać. Ja swój pamiętam. Ty to tak, nie, ja miałem najwięcej chyba, kurwa, to było po jakiegoś takiego cheat day'a czy czegoś, że miałem gdzieś dużo, to nie było dużo, to było 400 gramów mąki pszennej. To jest kosmos. Kosmos, 400 gram mąki, to jest Znaczy nie, klej. nie, myślałem, że mnie przebijesz, to bo mówisz, to nie jest dużo. To było 400 gramów mąki, to zjedzone to złe słowo, bo to gardłem wychodziło, to tu stało i tu chciało wypłynąć, Bardziej mi ale... Maciek też, przepraszam, że ci przerwę, chodziło nie tyle o samą ilość, zawartość produktu No. węglowodanowego, to całą finalną objętość, objętość A posiłku. waga, nie wiem Tak. stary, ale ponad 2 kilo wiesz, ponad 2 kilo na pewno, ale nie powiem ci wagi, nie powiem. U mnie wyszedł 2,370 Tak, no. i żeby było śmieszniej, to tam weszło tylko 200 gram mąki ryżowej do tego. Ale To za ja to tutaj przerwę. weszło. Ja powiem, że Kacper jest mistrzem, jeśli mowa o robieniu posiłków objętościowych, bo tam leci żelatyna. Tam leci Inaczej. żelatyna, no. Ogólnie, jak zrobić tak, żeby się zapchać małą ilością węglowodanów? Tak, panie Kacper Tafil. Macie węglowodany, przypuśćmy 100 gramów mąki. Macie 70 gramów białka na posiłek. To się domyślam, że dajecie 700 ml białych jaj. Pewnie tak by to było. Ale że musi być trochę smaku, no to poleci 500 ml i reszta to izolat, coś takiego. Do No. tego poleci od cholery słodzika ze 100 tabletek i polecą z dwie torby żelatyny i do tego z 3 litry wody czy coś takiego. No tak, by to wiesz, rozumiesz. Ja, No. Maciek, słuchaj, zrobiłem taki garnek na poprzednim prepie. No, nie wiem, ile ten garnek miał. W każdym bądź razie ten kleik, żeby on w ogóle związał się, żeby się objętość, gęstość, przepraszam, lepkość zrobiła, to musi leżeć 6 godzin. Ja go pamiętam, że nad ranem go robiłem, żeby móc zjeść go koło godziny 15, jak skończę trening. Byłem taki wygłodniały już na prepie i wiedziałem, że mogę sobie więcej pozwolić, żeby zjeść. Chłopie, wpadam do domu, wyciągam go z lodówki. On taki sztywny, że wiesz, łyżkę wsadzasz i ta łyżka zostaje. Nie dojadłem tego praktycznie. To było na siłę już wpychanie. A tam wiesz, 160 węgla w tym, no nie? Ale stary, to są tragiczne posiłki, bo po takim posiłku później jesteś tak cholernie głodny, strasznie jesteś Tak. głodny. Najgorsze, co może być na prepie, to jest podbijanie sobie objętości, bo myślisz, że się zapchasz i się najesz, to tak nie działa. Jesteś jeszcze bardziej, o wiele bardziej po prostu głodny. To jest klasyka, nie? Ale jeżeli chodzi o produkty białkowe, no to tutaj powiedzieliśmy na pewno o odżywce białkowej. Bardzo fajna sprawa. U mnie zawsze odżywka znajduje zastosowanie w przynajmniej jednym lub dwóch posiłkach. Na masie często to są dwa posiłki. No i częściej właśnie na masie wybieram sobie izolat. Częściej na masie wybieram izolat, bo uważam, że trawi się lepiej. Jeśli chodzi o jakość sylwetki uzyskanej przy pomocy tego białka, tutaj nie ma tak dużej różnicy. Chyba że jest, trzymamy, nie wiem, 5% fatu. O, mamy jeszcze 10 minut, widzę. Ale jeśli chodzi o trawienie, już na pewno izolat przechodzi lepiej. Więc w okresie, kiedy ta kaloryczność jest bardzo podbita, jest duża ilość białka, dieta jest węglowodanowo-białkowa z udziałem tłuszczu, to spokojnie można sobie izolat wziąć. A na prepie często używam po prostu koncentratu, bo i tak jesteśmy w deficycie, i tak to ciało po prostu chodzi na obrotach, więc wrzucimy sobie koncentrat, to i tak będzie dobrze, że tak powiem. Ja zawsze używam, że tak powiem, na początku redukcji koncentratu, powiedzmy do połowy redukcji, później wchodzę na izolat, bo ja to jestem taki zboczony na redukcję, ja mam pierdolca na redukcji. U mnie nie może być dodatkowego fatu czy dodatkowych cukrów, więc ja wrzucam izolat i po prostu pierwsze 6 tygodni redukcji, przypuśćmy, jest koncentrat, tak sobie tak mniej więcej, nie? I pierwszy początek okresu masowego też jest ten koncentrat, bo nie odczuwam w ogóle dolegliwości i czuję się Tak. super. A już jedzenie jest bardzo dużo i tak dalej i wrzucimy naprawdę te 200-300 gramów tego prochu dziennie i to będzie koncentrat, no to kurde, nie ma co się oszukiwać, ale to trawienie leży, przyswajanie też leży, no i często już widziałem, że zmieniając po prostu odżywkę białkową, nie mówię o firmie, tylko kwestia, czy to koncentrat, czy izolat. Jak przychodziłem na izolat, to trawienie było o wiele lepsze i nie zalegało to tak na żołądku. I to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak. Kolejny posiłek chodził bez problemu, nie? Więc to jest bardzo istotne. No. Jeżeli jeszcze ruszymy sobie temat właśnie tych kalorii, to wspominałeś wcześniej o tym okresie, gdzie jadłeś 1400 gram węglowodanów. No to pulę węgli znamy. Jak wyglądało do tego białko, jak wyglądał do tego tłuszcz? Możesz zapomnieć, ale to myślę, że plus minus będziesz pamiętał. Nie miałem nigdy mniej białka niż 60 na posiłek.
Nigdy. To 360 było. No, nie miałem nigdy niż 60 białka na posiłek, ale wtedy przy tej kaloryce, przy tak wysokich ilościach węglowodanów, miałem bardzo nisko tłuszcze. Miałem bodajże chyba tylko do śniadania 20 fatu. To Malutko. było. Tak, i wchodziło wtedy to bez problemu. Teraz, jak mam 1000 węgla, i to jest, można powiedzieć, początek okresu masowego, bo trwa to dopiero 8 tygodni, i fatu właśnie 80-100, bo to tak wiecie, no, już nie liczmy takich ilości, to jeszcze cała reszta się nazbiera i tak dalej. To jest tych i płatków owsianych, jakich nawalimy, to tam też jest fatu, wiadomo, no to jest ciężej je przejeść niż 1400. Wolę zjeść 1400 bez fatu niż to, co jem, ale z tłuszczami. Natomiast wtedy to już było ciężko. Ale najgorsze co jest, to kiedy wrzucamy już sok podczas kresu masowego, gdzie mamy bardzo duże ilości węglowodanów i chcemy jakby nadrobić to wszystko sokiem. Był taki okres, jak kończyłem już tą masę moją najdłuższą w życiu, w moim krótkim życiu, to przed tą ostatnią redukcją i ważyłem naprawdę, to już te paka 30, tam 3, 35, to pamiętam, że potrafiłem wypić, no kurde, 2 butli tego soku, jak ten sok. Kapi, taki był Tak. wtedy. Tak, kapi jabłkowy i pomarańczowy. To potrafiłem 2 butle dziennie wypić. Sylwetka, jak zaczęła wyglądać. Ogólnie wyglądałem tragicznie na końcu masy, ale po 2 tygodniach soku to wyglądałem, jakbym z towaru zszedł, po prostu, bo tak wyglądałem. Wyglądał strasznie źle. Byłem miękki totalnie. Byłem miękki, byłem. No nie, no to nie wyglądało kompletnie. A jeśli mowa o apetycie, kiedy wrzuciłem tego typu właśnie już sok. No to już apetyt to już leżał. Ja pamiętam, że ja jak robiłem sobie nawet kanapki jakieś z rana, poważnie, i miałem z nich 100 czy 150 węgla na śniadanie, to ja zjadłem, słyszymy, tosta jednego i ja już byłem na żarty, nie? Ja zjadłem tosta i tak siedziałem nad tostem, jednym tostem. Była tragedia. No więc wtedy się wypijało, tym, co się miało wypić, no i tyle, no i dałem, załóżmy, 200 gramów płatków owsianych do blendera i pijesz takiego szejka, wiesz, no nie wiem, 10 minut po łyczku. Naprawdę, no bo nie wchodzi, no nie wchodzi. Była tragedia, to było tragiczne, do niczego dobrego to nie dążyło, natomiast pomagało utrzymać siłę podczas kresu masowego, a że siła, no to i gabaryt w górę. A teraz ktoś powie, że wrażliwość insulinowa leży, więc po co tak psuć sylwetkę? Wrażliwość insulinowa nie jest jedyna. Czekaj, Maciek, coś się odcięło głosowo. Słyszysz mnie? Halo, halo. Ja cię nie słyszę. Czekaj. Nie. Czekaj, wezmę. O, Teraz? tak, Teraz? jest. Nie wiesz co, bo zawsze robię live'a albo nagrywam z kimś cokolwiek, tak widzę teraz. Jak dotknę stary, no tylko na kamerze, mam takie te CE, wiesz, te chińskie znaczki, Logitech, tą metkę. Przepraszam bardzo. Ja dzisiaj mi kater dopadł. I tylko dotknę tej metki albo kabelka, to mi odcina dźwięk albo live'a w ogóle wyłącza. Nie Więc ja już kurczę. nie dotykam niczego. No, ale mówiłem, że po prostu wrażliwość insulinowa nie jest jedynym czynnikiem do wzrostu, więc nawet jeżeli jesteśmy już tacy ulani, jemy tak naprawdę na chama i pełno, no to oczywiście no, nadal ta siła jest wysoko, trenujemy ciężko i ten mięsień jednak wygląda później inaczej, no bo klamot musi być, a wiele osób powie, że po co tak pchać jedzenie, lepiej zredukować, mieć znów apetyt. Tak. No nie chcą mieć apetyt przez cały rok. No tak to nie wygląda. Wiele osób zaczyna redukcję wtedy, kiedy już nie ma apetytu. Też to nie na tym polega, bo to nie będzie tak, że będziesz non-stop czuł się komfortowo, że na redukcji, a już jestem za głodny, to już jest za mocno, za mało kalorii, bo jestem głodny. To nie jest za mało kalorii, to po prostu jesteś głodny. Okres masowy nie oznacza, że tobie już nie można dołożyć jedzenia, bo ty jesteś najedzony. Ty możesz być przeżarty. Ja ostatnio gadałem z Mariuszem Tomczukiem i tak gadaliśmy. Maniek do mnie mówi, kurwa, trzeba budować. Ja to wołowinę wrzucam, coś tam, coś tam. Mówi, musi być tak, tak Maniek do mnie mówi, musi być tak, że wstajesz na żarty, kończysz jeść na żarty, idziesz spać na żarty i wtedy jest masa. I tak mi Maniek powiedział. Maniek zmotywowany teraz jest na budowanie Tak, tak, kurewska. tak. No właśnie też tą wołowiną teraz popłynął i ciśnie, bo mi tam mówi ostatnio. Tak, dokładnie. No dzisiaj akurat się z nim widziałem i mówił, że jedzie do Stanów teraz 2 tygodnie przerwy, ale będzie tam trenował. No mi jakąś tam imprezkę chyba ma rodzinę czy coś, więc 2 tygodnie go nie będzie. Jakiś Tak. chyba Miami i w ogóle, więc zajebiście. Oczywiście wesołych wakacji życzymy. No, ale przycisnął strasznie mocno i też jak Manik już tak mówi, a Manik jest niejadkiem przecież, no to znaczy, że już naprawdę jest tam. Jest motywacja taka, że choćby miał się pewnie za przeproszeniem pożegnać, to będzie, nie? No dokładnie. Jak jest odpowiednia motywacja? Trzeba przycisnąć. Są okresy, że będziemy chodzili głodni.
Kulturystyka, ogólnie sporty sylwetkowe na wyższym stopniu zaawansowania zawsze będą szły w drodze, w jednej parze ze skrajnością, czyli będzie uczucie skrajnego przejedzenia, ewentualnie uczucie skrajnego głodu. I będzie bardzo niewielka ilość takich tygodni, nawet nie miesięcy, co tygodni w roku, jeżeli chcemy stale progresować, gdzie będziemy się czuli komfortowo, że będziemy fajnie najedzeni, będziemy się lekko czuli. Zazwyczaj to w którąś z tych stron będzie po prostu podążało. Ale zobacz na przykład naszego znajomego, Mateusz Zagórowski. Mati na masie. Ile Mati je na masie? Malutko, jak na takiego dużego kulturystę. Właśnie, o to 8, chodzi. 8, 800 węgla to jest maksymalnie chyba. No i też nie ma apetytu na to. I Mati mi się zawsze kojarzy z tym, że męczy to jedzenie dość mocno, nie? Tak, Zawsze. no. No, więc wiesz, no, to tak nie ma. No, chodzi mi o to, że jakkolwiek byś nie wyglądał, na jakimkolwiek poziomie byś nie był, to będzie non-stop to samo. Albo będziesz głodny, albo będziesz przeżarty, albo będziesz zmęczony, albo wypoczęty i znów głodny treningu. Na tym to polega, nie? Dokładnie. I to myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podobało. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze, żebyśmy jakieś ciekawe tematy poruszyli z Maćkiem, to piszcie i na pewno wyjdziemy naprzeciw Waszym oczekiwaniom i coś przewiniemy. Także dziękuję Ci bardzo, Maciek, za dzisiaj, za Twoją obecność, za Twoje doświadczenie. Zapraszam wszystkich oczywiście na Real Progress, na kanał do Maćka. Zawsze ciekawe materiały i myślę, że złapiecie coś fajnego, czego jeszcze nie wiecie. Ja też już Wam dzisiaj dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, żebyście byli na bieżąco. Cześć. Subskrybujcie kanał Kaspra, ja jeszcze tutaj dodam, bo gość ma pojęcie, gość dużo gada i dobrze gada. A niektóre kanały, które gadają nie tyle co głupoty, co nudne rzeczy niepotrzebne, to mają subskrypcji nie wiadomo ile. Ja nie wiem skąd to się bierze. I to nie temu, że to jest kumpel, tylko naprawdę mówi mądre rzeczy, ciekawe rzeczy i dążąc przez te filmiki, robiąc, przerabiając jeden, drugi, trzeci, czwarty, można czegoś się dowiedzieć, więc ogólnie według mnie Dokładnie. no, jest to warte, no, że tak powiem, no, pogłębiania tej wiedzy, a według mnie wiedza na takim, powiedzmy, praktycznym doświadczeniu zawsze przebija teorię, bo tak jest prawda, praktyka jest praktyką. No więc ja tylko mogę zachęcić tutaj do oglądania. No i dawajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. Zawsze jakoś późną nocą, późnym wieczorem gdzieś tam coś tam nagramy, nie? Dziękujemy bardzo. Dzięki, jeszcze raz, cześć. Hej.